mega szybko. O, jakie malutkie są! Widziałeś? Zobacz. O, dzieciaki. Cześć. Nie mam nic. Hejka. O, i właśnie dzisiaj sobie otworzę to, co kupiłam. Nie wiem, to kiedyś widziałam w Lidlu to było. Ja ostatnio to kupiłam w Carrefourze. I słuchajcie, baza. Taka przekąseczka. Bardzo dobre to jest. Ale ładnie pachnie. Nie zdarza się, słuchajcie, żebym ja piła wody smakowe, ale tą tak na spróbowanie i słuchajcie, jest rewelacyjny smak. To jest marakuja i limonka. Taki orzeźwiający, nie słodki, nie kwaśny, że wow, wow. Nie zdarzyło mi się jeszcze, żebym, wiecie, kiedyś był taki szał też na te owocowe. Ja nie przepadałam, może czasami tam jakąś piłam, ale no po prostu dawno, 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 dawno nie piłam żadnej i tą sobie spróbowałam, no mega, orzeźwienie, wiecie, bez słodkości, ale nie za kwaśne, wow. Pranka bucików, słuchajcie, na sezon, patrzcie, jak pięknie się wybrały, to co Wam, nie wiem, pokazywałam Wam tak, porządki z butami, zobaczcie. Trampeczki. One miały tutaj takie żółte. No bo o, może tutaj jeszcze trochę nawet są, ale no zobaczcie. Wanisz, pralka 40 stopni, delikatnie. I o. No pięknie wyglądają. Uwielbiam. Nie wiem jak Wy, ale trampki to są takie moje ulubione buty na lato. Słuchajcie, pomyślałam właśnie, że dzisiaj zrobię sobie tą maseczkę. Algi wakame wspomagają odpowiedni poziom nawilżenia skóry. Ekstrakt z hibiskusa koi zaczerwienienia oraz zapobiega przesuszeniu skóry. Ja ostatnio właśnie dlatego tak się nie chcę zbliżać w ogóle. Słuchajcie, nawet ostatnio dawno żadnego makijażowego filmiku robiłam. A nie wiem, czy już go widzieliście w tym momencie, ale no mam tutaj lekki wylew wokół. On tak mi znika, nie znika, w tym oku też. No, jest już coraz lepiej, ale okolice pod oczami dobrze jest nawilżyć. Cera sucha ze skłonnościami do podrażnień, więc nawet właśnie widziałam, że właśnie akurat tą czarną, bo druga była ze ślimaka, cieszyła się, wiecie, no jej było najmniej na tym druciku. Dobra, wezmę sobie tą opaskę. 10 minut, no to super, wiecie, właśnie taka, to może być fajna taka poranna, wiecie, jeszcze pustarko, poranne. Poranna, wiecie, pielęgnacja. Pogoda się trochę popsuła, słuchajcie, znaczy popsuła. To naprawdę taka pogoda, jaka jest, to jest prawdziwa wiosenna. Może właśnie wszystko wróciło do równowagi. Słuchajcie. Pachnie. Wiecie co? Przypomina mi się zapach fabryki. Na napełnianiu, tam gdzie były robione takie kosmetyki, kremy. Ale to jest dość ładny taki zapach, delikatny, trochę nawet słodki. Nie jest jakiś, ale... O, widzicie, tutaj jest.
O, bardzo jest taka nawilżona. No tak, bo tutaj mają, widzicie, zgodność. Dobrze się fajnie trzyma, układa, ale spoko, nie? Oraz makijaż. Także idę sobie, akurat słuchajcie, idę sobie zrobić kawkę. Zobaczymy, jak się to będzie trzymać. I się odezwę za chwilę, ale ładnie się trzyma i takie maseczki, słuchajcie, uwielbiam. I te z Medica, co Wam często pokazuję, to też są mega fajne, bo możecie robić, ruszać, nie wiem, w domu coś robić i mieć maseczkę, tak? Więc robić coś w międzyczasie i mieć maseczkę. Bardzo fajnie się ułożyło. Także odezwę się później. Słuchajcie, już dłużej. O Boże, ja już chyba z pół godziny to trzymam, bo tam się zajęłam innymi rzeczami. Zdejmuję. Tutaj naprawdę jest bardzo ładnie nawilżona i tak nawet wygładzona. Strefa pod oczami, słuchajcie, jest bardzo ładnie nawilżona i wygładzona. Także nie wiem, ona 6 zł kosztowała, 6 coś, na pewno niecałe 7. I naprawdę, słuchajcie, i tutaj jak ładnie wygładzone. Lekko tutaj tak klejące, ale to nie jest, wiecie, ja to dopiero zdjęłam, to myślę, że to zaraz się wchłonie, ale mega fajnie widzę wygładzenie. Tego się w ogóle nie spodziewałam. No i nic, oczów mi nie podrażniło, nie wiem, nie swędzą mi nic, więc wow, naprawdę ta strefa pod oczami jest fajnie wygładzona. Podoba mi się, nie wiem jak Wy. Idę teraz ogarniać twarz. Myślę, że dzisiaj zrobię w końcu ten taki deser serowy. Powiem Wam, że naprawdę mega jestem zadowolona z tej maseczki Marion pod oczy. Tutaj tak naprawdę mam tak, wiecie, teraz mam ogólnie podrażnione tak te oczy, ten wylew, a pięknie tutaj tą strefę pod oczami mi tak wygładziła, dosłownie wygładziła. Więc no naprawdę fajnie i nie podrażniła, także mega mi się podoba. Muszę Was przykręcić, także zabieram się za ten deser, zaraz Wam pokażę, co jest potrzebne. Także mam to, słuchajcie, do tego deseru, takiego sernikowatego, ma to przypominać w konsystencji ptasie mleczko, potrzebny jest twaróg, galaretka, skyr waniliowy najlepiej, żeby tam był w miarę tam słodki, albo ten normalny, naturalny, jogurt grecki, cynamon, może być cukier waniliowy, albo do słodzenia miód, maliny, borówki, ja borówki zjadłam, więc to są składniki potrzebne. No i teraz pierwsze co, to robimy galaretkę, żeby studziła nam się. Także woda tutaj się gotuje, woda na galaretkę i teraz robimy masę serek. Twaróg właśnie, to i to blendujemy, robimy masę z tego. Ja zobaczę, czy ręcznie mi się uda taką jednolitą masę uzyskać, czy będę musiała blendować. Raczej bym nie chciała, bo muszę sprzęt wyjąć, który mam wysoko, ale zobaczymy, może mi się uda ręcznie uzyskać taką masę. Ja wierzę w siebie. Trzymajcie kciuki. Change your mind.
Także tutaj mam, słuchajcie, ser biały, ten scyr i jogurt grecki. No i teraz to wymieszam, żeby była miałka masa. Ja myślę, że nie potrzeba do tego blendera. Tutaj masa jest, wszystko jest ok, natomiast widać, że tutaj są takie grudki, widzicie? O. Widzicie, takie grudki są. I żeby masa była taka miałka, tak, przypominająca ptasie mleczko, no to dobrze by było to wyblendować, żeby to się rozbiło. Ale szczerze mówiąc, powiem Wam, że mi to nie będzie przeszkadzać. Więc ja zobaczę, jak to będzie smakować. No, są te malutkie grudki, tak? Blender by nam to wyblendował na taką gładką masę. I słuchajcie, dla mnie, bo ja użyłam tego skera waniliowego, dla mnie to już jest słodkie. Więc ja cynamonu może jeszcze tutaj wrzucę troszeczkę. Natomiast ja już miodu tutaj nie potrzebuję. Dobra, trochę miodu dodam. A teraz tutaj galaretkę zrobimy i żeby ona się studziła. Tyle. Także tu galaretkę mieszam. Ona też ostygła. Także tyle miodu dodałam i troszkę cynamonu i teraz to jeszcze będę mieszała. Patrzcie, i teraz mam wrażenie, że ta galaretka spowodowała, że zrobiła się taka masa lepsza. Tutaj grudki są, ale ona była taka w miarę, wiecie, ciepła i pomogła rozpuścić jakby większe grudki. No zobaczymy. I teraz to przelewamy do miseczek i do lodówki na 2-3 godziny. Zobaczymy. Dobra, będę teraz to przelewać. Proszę bardzo, full te miseczki. Tam są jakieś takie małe grudki, ale wiecie, to ma zastygnąć, więc myślę, że to nie będzie miało większego znaczenia. I teraz tutaj powrzucam malinki. Także patrzcie, mamy malinki. No i idzie to teraz do lodówki. Cześć, Jean. Trzecia, także do zobaczenia za 3 godzinki. I dzisiaj mam taką coś krzywo, ale wersję, ja najczęściej w piątki jem jaj osadzone, ale dzisiaj bardzo mi się zachciało. Myślę, że to może, wiecie, ostatnio dość ostro trenuję. Jedną zrobiłam kanapkę, słuchajcie, z jajkiem sadzonym i z kiełbaską, taką pyszną, swojską, posmażoną, a drugi ser żółty z tą kiełbaską i do tego świetny, słuchajcie, krakusa, ogórki z chili, konserwowe, przepyszne. Także zajadam. Ten vlog to będzie chyba taki jedzeniowy. No i później po południu spróbujemy tego mojego ptasiego mleczka serowego, które już się stężało. Także zajadam. Odezwę się później. Ale się ciemno zrobiło, słuchajcie, deszcz pada. A ja z Jeanem dobrze trafiłyśmy przed deszczem. Naprawdę jestem w szoku, bo on dosłownie po 2 godzinach już mi się tak stężał. Wow! Patrzcie.
Serio, ja uważam, że nie potrzeba blendera po prostu. Ale pięknie pachnie, serio. Rewelacja. Wow, patrzcie. I naprawdę, bo wiecie co, ta ciepła galaretka, ona jeszcze te grudki rozpuściła. Zobaczcie. Może tutaj widać, że są jeszcze takie grudki, ale po prostu takie malusieńkie, ale jak to jecie, to nie wiem tego. Wow. To smakuje, słuchajcie, jak ptasie mleczko, jak taki, ale tak najbardziej to smakuje po prostu zimny sernik. Sernik na zimno. Także przybliżę się jeszcze tutaj. Słuchajcie, powiem Wam, że mega się cieszę, bo właśnie tak sobie myślałam, że muszę ten blender, że nie za bardzo mi się chce, ale też podstawa, słuchajcie, jak macie taki twaróg, właśnie taki fajny, tłusty, to to jest dosłownie takie miałkie, że rewelacja, no sztos. Rewel. Teraz ja. Także dajcie mi znać, czy robicie coś takiego, takie desery. No dla mnie to jest po prostu sernik na zimno. Dosłownie sernik na zimno. Rewelacja, pycha. I idealnie jest nie za słodki, bo ja nie lubię słodkich. Następnym razem będę robiła to więcej owoców wrzucę. Bo nie miałam, bo akurat borówki zjadłam, więc... Więc jak macie więcej owoców, to myślę, że fajniejszy po prostu. Także żegnam się z Wami w tym vlogu, z moim sernikowym deserem. Dajcie znać, czy znacie taki sernik, czy zrobicie. No i ja uważam, że nie trzeba mieć blendera, bo wszędzie w przepisach widziałam, że ludzie właśnie blendują, tak, mieszają ten... te sery z tymi jogurtami. Ja uważam, że nie trzeba, że ta masa jest naprawdę bezgródkowa. A cały myk polega na tym, że po prostu kiedy dolewacie tą ciepłą galaretkę i mieszacie, to dodatkowo to się wszystko ładnie rozpuszcza, więc mega jestem dumna z siebie, że pokazałam, że nie trzeba mieć nawet, wiecie, bo można zaraz szukać wymówkę, a blender to nie. Ręcznie daje radę, świetnie smakuje. Także żegnam się z Wami. Dojadam. No i widzimy się niedługo w następnym vlogu. Dajcie znać, czy ktoś z Was robi coś takiego. Miam.